I never forget a face. Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Draco i widzimy się w Tomb Raider Legends. Jesteśmy w Nepalu, znowu w takiej zimnej lokacji, której ja nie cierpię niestety. I znowu postanowiłem, że ubiorę sobie troszeczkę inaczej larę, skoro mam już te wszystkie osiągnięcia i to wszystko zdobyte. Także tak, taką sobie ubrałem i let's go. Czekajcie, jak to się przyspieszało? Chyba. Dobra. O, tu zaraz nam się zmieni, że będzie się zapadało. W ogóle powiem, że nienawidzę w ogóle lokacji zimowych gier, jak gra się w zimę, nic. Także tutaj skarbów też nie będę zdobywał, bo te skarby mam zdobyte, ich tutaj w ogóle nie dać. A nie wiem w sumie jak to zrobić, żebyście to widzieli. W sumie stop, i tak byście tego nie zobaczyli, jakbyście mi powiedzieli, bo to jest nagrywane jeden po drugim tak naprawdę, więc na nic byłyby wasze komentarze w tym momencie. No nieważne. Dobra. Dawaj, hops, ojoj. Tu wam tylko będę mógł powiedzieć tak mniej więcej, gdzie są pokrywane jakieś tam ważniejsze skarby, jak na przykład złoto, coś takiego. Hops. Tam na przykład, jakbyśmy poszli tutaj na dół, tam jest chyba srebrny skarb, z tego co pamiętam. A my lecimy teraz tam na górę. Oj. I zabiliśmy w tym momencie Larę. No dobra, przynajmniej jedna śmierć będzie. Tak troszkę krzywoś tu wybiłem. Może dlatego? Czekajcie. Tak na ten sopelek wskocz sobie na hop. Hop. One w ogóle nie spadają, więc... A, tam zlamiliśmy. No trudno się mówi. Raz można, tak? Raz na jakiś czas. W ogóle już to jest przedostatni odcinek Lary, więc co tam? Można się pobawić. W ogóle to jest taki fajny lodowiec. Jedyna rzecz chyba w zimę, która mi się, w zimie, która mi się podoba. Strzamy. Dobra. I w ogóle co wam powiem, to ja uwielbiam tutaj w Larze strzelać Excaliburem. To jest po prostu coś niesamowitego. No, skakujnia. O, tu będzie dopiero jazda. Tego momentu nie lubię. Nie, ten jest chyba jeszcze spoko, nie lubię tego na lodowcach, co tam się tam jeździ. O, to się rozpada. Ojoj. Nie wiesz, nie wiesz, sorry. No i tam. Trochę czasem można zlamić. Aż od początku, no wiecie wy co? Tak poniewierać biedną Larę, no. Ops, dobra. Tu już pomyślimy, żeby to zrobić szybciej. Okej. Okay. Śmigłowiec jest cały? Jest cały, dobra. Nice, dzięki. Co my tu mamy? Tu chyba teraz my tą właśnie lecieli wojskowi. O, i tu teraz będzie strasznie. Dawaj, tu chyba teraz w tą mańkę. Dobra, powiedzmy, że tak. Tam był gdzieś skarb, tu gdzieś jest skarb, tu był skarb. O, ja w ogóle tu lubiłem sobie strzelać. Tak, tu był skarb? Tak, tu był skarb pokryty. My lecimy na dół do samolociku. Hops, dziękujemy. No, tygry, soja, oj. Zapomniałem o tobie, mały. Coś mi zasnędziało. Coś nie żyjesz? W ogóle jestem taki, podobny do ciebie, mam futerko z twojej skóry. To znaczy Lara, no nie. Tak żebyśmy tutaj wiecie. Nie to, że ja w takich ciepłych ubrankach teraz siedzę. Coś miałem zrobić. A, w ogóle chciałem przetestować, bo nigdy tego nie robię, poczekajcie. No, schowaj, stuciki. Dobra. Jest, robi. Matrixy. Musiałem to zrobić, dobra. Wchodzimy do samolotu, chodź. Ciągnij. Dobra, puść. Teraz lecimy tu. Z przodem. Dobra, lecimy. Tu będzie teraz trochę niebezpiecznie, bo ja mam, wiecie, zawsze problemy ze strzałkami. Ojoj. Broszka ładna. Oj, i tu się będzie zaczyna. Ojoj. Dobra. Powiedzmy, że... O, w sumie to chyba nie jest taki turn. Jeszcze będzie w dół i w lewo, nie w górę. W dół i teraz będzie w górę skok. No, że pamiętam? Dobrze, pamiętam. Tops. Oj, to jest ten moment, którego właśnie nie lubiłem, zaraz będzie. Mam popatrzeć na tą broszkę i zaraz będę mu gadać. Of course. Just checking.
Ładna świątynia. That's where you're wrong, Zip. This has always been what it's about. Now there's one more place I'd like to visit. It shouldn't take too long. Ojoj, no. I teraz będzie masakra. Nie lubię takich rzeczy. Okej, strzelaj. Ej, w sumie wiecie co, nie, bo to chyba ciężko. Dobra. Hehe. Oj, aż mi się coś zlagowało, w ogóle to jest tak fajnie. Niby zima, ale mi się podoba. Tu się skakało? A nie, dobra, na barierka. Poczekajcie, muszę się podrapać po nosku. Mhm. To jeszcze nie odpada, nie, to jest nie to odpadające. Dobra, tak. Skaczam do tyłu. Nie, dobrze było. Nie! Kurde, sorry. Ech, nie to na tym co trzeba, żal, masakra. Jest tak z rozpędu bardziej. Za co będziesz wciągnął? Zamiast E nacisnąłem spację, to mnie tak troszkę zmieniło. Lewo! Wow, dobra, zdążyliśmy. W ostatniej chwili. Udałem się stąd, musi nam się udać. Mam nadzieję, że to ryka mnie odpadnie. Dobra, skacz. Hop, chciałem tak się obrócić. W ogóle to mi chyba nie spadnie. Ale to mnie odpada, nie odpada. Tu w ogóle zaraz będzie złoty skarb, którego ja nie zdobędę, bo już go zdobyłem. To już wam pokazuję tylko, gdzie on jest. Złoty skarb jest tam. Tu się na dużo spuścić. Jakby ktoś chciał, zapraszam. Złoty skarb. W ogóle tu się takie parkury uskutecznia. Ciekawe co w ogóle by się stało, jakbym ją spuścił, bo w sumie taka możliwość by była. Dobra, dawaj. Teraz tam. To chyba będzie odpadało tak w ogóle. Dobrze, dobra. Dobrze, okej. Okay. Ale ta kamera jakaś tak dziwna jest. I tuż są ci? O, proszę. Co się z wami bawił? Aj, granat. Wiedziałem. Aj, w ogóle muszę sobie podnieść. Dobra, nie chodź tam, bo to jest bardzo niebezpieczne. Pozwal. Aj. Strzelasz się? Strzelasz, dobra. Tam jest ktoś ukryty? Nie, tu w ogóle był skarb na górze srebrny, ała. Dobra, że wam nie opowiadam, gdzie co jest. Jak umrę w końcu podnieść? Idziemy. No, chodź, ty granat, snipkowcy, ty. Okej, idziemy. Weźmiemy teraz ciebie. Tamten żyje, tamten już chyba też nie żyje. Dobra, spoczko. Musiałem. Dobra, chowaj miecz. Tfu, pistolet znowu z tym mieczem, no nie wiem. Tego granatka nie bierzemy, skaczymy tu. Ok, rozpędź troszkę. Dzienkę. Ale tam jest apteczka. Weźmiemy apteczkę. No właśnie. Nie wiem, w sumie chyba się nie przyda. No, ale oj tam. Lecimy sobie dalej. Do tejże świątyni. Znowu zjeżdżalnia. Niby krótsza, ale dobra. Tu mogę wam latareczkę włączyć. O, proszę bardzo. I zaraz będzie taki jeden moment, którego za bardzo nie lubię. No ale zmienimy sobie to. Tak, o właśnie, o to mi chodziło. Muszę, Lara, wypływaj stąd. Więc to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest przed nami. O, tu jest najgorsze. Przesadzasz, kurde. Trochę wody jeszcze nikomu nie zaszkodziło, takiej zimnej. Nakrążenie dobra, podobno. Lovely, Zip. That's quite enough of that. Sorry.
Dobra. Trzeba poczekać na następną dostawę. Ej, w sumie nie było tak źle. Myślałem, że to gorzej im pójdzie, no ale dobra. Nie narzekajmy. Ostatnim razem jak tu grałem, to chyba z kilka razy spadłem z tych kładek. O, tu będzie tygrys. O, zmieniamy. Albo w sumie zrobimy go, poczekajcie. Zrobiliśmy tygrysa. Nie, bo w sumie nie mam go po co zabijać tak naprawdę. Tu mam jakiegoś w ogóle bożka nepalskiego. Oj, zerwała nam się Ninka, coś krzywo było po prostu. No dobra, to jeszcze raz sobie tak wybiegniemy. A czemu by nie? Tylko mam nadzieję, że tu będzie gdzieś niedaleko. Właśnie, checkpoint. Siema tygrys. Tam w ogóle na dole będziemy wracać, też w ogóle porażka. Tam na dole jest sekret srebrny chyba, z tego co pamiętam. No siema. Tak za pierwszym razem chciałem zrobić, ale coś mi nie pykło po prostu. Ok. Tej pistolet. Już schowałaś? Jumpuj teraz tutaj. Jezu. Tak w ogóle zaraz skończymy. Konsekwencje. Okej, teraz bierzemy złotą skrzynkę, która... Ojoj, która jest złota i przedstawia tego bożka nepalskiego. Zapnę. No! Lara, idiotko, Boże, masakra. Masakra. Zepsułaś wszystko. No ciągnie. No nie wierzę, po prostu chciałem ją przyciągnąć, ją kopnęła. Co za baba. To teraz są tu na środek, machnij, dobra. Zostaw, jeszcze nie teraz. Psujesz wszystko tylko. Taka nadsterowna jesteś dzisiaj. Chyba przez tą zimę, ale dobra. Spakuj. Chodź tu. Teraz mam nadzieję, że nie uda mi się tego zepsuć. Ok. Tą skrzynkę zostałem już z pokoju. Chodź. Chodź, no chodź. Dobra, zła się. Zaklinowałaś się, kobieto. Schudnij w końcu. Chodź. Teraz, no, zostaw. To nie kopnij jej. Broń cię, Panie Boże. Ten bożek napaliski cię zabije, bo go będziesz bezcześciła. Tak, już? Jezus, nie Lara. Boże święty. Już lepiej mi się chyba w ostatnim odcinku... Zaklinowała się. W ostatnim odcinku lepiej chyba mi się już jeździło tym. Jak to się nazywało? No. Tym takim samochodzikiem, Boże. Nie dźwigiem, tym malutkim, jak to się nazywa, no. Tym takim, co skrzyneczki podchodzi. Draku, zapomniał. Siedzi? Tak, dobra, drzwi nam się otwierają. Otwierają. Okej. Okay. Tak, co mnie najbardziej lubiło? Ona nie mogła już sobie przejść po tych schodkach w filmiku, tylko ja musiałem przyjąć, tak? Broken. Perhaps. No i teraz co ja wam powiem, o. Takie rzeczy, i nawet lepsze, to robił kurde jeszcze bez scalonego Excalibura. Ten dziadek się pomylił, to mi się wcale nie podoba tutaj. No ale trudno, lepsze to niż nie mieć czegoś takiego.
Przynajmniej przydałam się do walki z Amandą. Boom. Dobra. Okej, i tu jest ten dziwny moment, w którym prawdopodobnie też mogę zlamić. Podnoś się, bo już zepsuję. Dobra, udało się. Okej. Podnosisz się? We're going back to Bolivia. Then we'll see. No to lecimy z powrotem do Boliwii. Więc tak, ja już sobie kończę. O, 15 minut, nie wiedziałem, że tak szybko to mi pójdzie. Więc wszystkie skarby zdobyłem, próbę czasową też zrobiłem. Za chwilę się widzimy, to znaczy nie za chwilę. Widzimy się za jakiś czas w ostatnim odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.